A, co jest? Już rok fanartów nie nagrywasz, co to ma być? Faktycznie długo nie nagrywałem fanartów. Już teraz nagrywamy. Tak. Dobra, idę, jest pan. Cześć. Siemanko wszystkim, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy dziś z Kicią, ale Kicia nie będzie otwierać. Jesteśmy w odcinku fanartów, tak, przepraszam, wiem, fanartów nie było przez bardzo długi czas. Czemu? No mogę powiedzieć tylko to, że potem jak przeprowadziłem się, to było ciężej, ale byłem ostatnio na tych eventach, wiecie, jeżdżę wszędzie i daliście mi masę po prostu fanartów, mam je wszystkie na dole. Zaraz będziemy otwierać, ale myślałem sobie tak, czy już długo nagrywamy te fanarty, stwierdziłem, że fajnie by było, jakbyśmy pomieszali to troszeczkę i zrobili na przykład 7 stycznia moje urodziny, zrobię następny jakiś odcinek podobny, blisko tego czasu, tylko chciałbym, żebyście wysłali mi jakieś, jak już macie, to żebyście wysłali jakieś szalone rzeczy, albo po prostu nietypowe rzeczy, rzeczy, które mogą mnie zaskoczyć, które mogą mnie zdziwić. Na dobry początek, jeśli mogę poprosić was, to zajmuje 1 sekundę, łapeczka w górę pod filmem, wiem, że to nic nie daje, ale ja się cieszę. Na początek otworzymy od Claudii z Puław. Zacznę od Star Warsów, bo jestem w Anglii, pewnie już wiecie, że dostałem zaproszenie na premierę Star Warsów nowych. To jest coś, o czym marzyłem od nie wiem kiedy, ale dobra. Mniejszy z tym, to już pewnie widzicie na snapie i tam na kulisach, a tutaj otworzymy. Widać, że ktoś wie, co lubię po opakowaniu. I w środku, Jezus Chryste! Mam prośbę, ludzie, nie wysyłajcie mi już słodyczy. Mimo, że to jest słodki gest, to ja po prostu, ze względu na to, że już nie mogę ćwiczyć, ze względu na zdrowie, już nie mam jak tego wszystkiego spalić, więc... Ja mogę. Ale już syna może, jak już syna zacznie fanarty, to zawsze możecie jej dać. Ale powiem wam, że Smartisy na pewno zjem. Ktoś ci nie chce, żebym otwierał fanarty. To pisze, otwórz na odcinku. Paczka od Julii. Zobaczymy co. O, numer 1. Na zimne wieczory. O Jezus, jest tego 10. To zajmie masę czasu. Numer 1. Dwie herbaty i Raffaello. Numer 2. Za to jest coś dla Justyny. Maska nadbliżająca. No to masz kurde suchą skórę. Suchanek! Suchanek. O nie, co zrobiłem? Przecięłem nożem i przecięłem coś. I się otworzyło. O, ciacho, ale ciacho. A ty nie jesteś ciachem, więc zostałeś ciacho. Coś dla Kici. Kicia. A nie dla Kermiego? Nie, nie, już nie ma dla Kermiego. Kermi jest zły. Jest zły i skurzony ciągle. Może przez to, że Kicia jest tutaj. Kicia! Chodź. Jest! Jest! Dostałeś fanarta! Dostałeś fanarta! Kicia będzie otwierać swoje fanarty tam. Kicia jest strasznie gruba, więc polecam też. Kermi jest tu, może coś Kermi mu wysłać. 7. Ogień. Będzie dym, dosłownie. Na! Zimny ogień. I numer 10. Wyspanie. Wysyp to na siebie. Co to je? O! Nie, nie, nie będę. O kurde. Wiecie, jak Kicia szaleje za takimi gumkami? Takie małe gumki jak to? O! Ustawiam, bo mi do oka szczeli. Ała! Dobra, lecimy z kolejnym. Świątecznym. Pozdrów od Niny. Dziękuję, Nina. Last few. Kartka, o, kartka świąteczna. O Jezu, i grosik w środku. Ojej! Skarpetos! Skarpetos, dziękuję. Super, fajna sprawa. Nigdy nie można mieć wystarczająco skarpety. Uwaga, szkło! Otwórz na filmie, już się boję. Dobra, lecimy tego fanarta. Po prostu szybko pokażemy wszystko, bo jest jeszcze raz od 1 do 10. Coś dla Justyny pisze, ziom. O, Justyna! Patrz, jakie dostałaś. Ładne. Patrz, jaka tu. Patrz. To za ciebie. Dla kotów. Uznajmy, że już nie będę pokazywać czekolady, bo połowę odcinka będzie czekolady, więc będę wybierał po prostu najlepsze rzeczy z wszystkich fanartów, bo jest tu naprawdę masa, a nie chcę ciągle po prostu lokować jakichś czekoladek, więc lecimy i pokażę jakieś takie super fajne rzeczy. Jedna najlepsza rzecz z każdego fanartu. Piszę dla Justyny i Stewarta, ale nie piszę od kogo. Nie piszę od kogo, bo to są paczki, które dostałem na eventach, ale kurde kozak, co tu się dzieje? Co to jest? Ja będę miał, jak będę jechał do Anglii. Jak wyglądam, ludzie? Oceńcie od 1 do 10 w komentarzach. Czy wyglądam fajnie, czy nie? Czy mogę się tak pokazać
w Londynie. Dobra, moi drodzy, czy jesteście gotowi na spektakl tego roku? Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Dostaliśmy coś takiego. To jest... to jest śmieszne, Maćkie. To jest trochę takie szalone. Yeah! Zajebiste! Będzie impreza. Elo! Świąteczna impreza. Zapraszam. Ja to chcę. Proszę, wyślij mi to jakoś. Jeśli to jest graficznie zrobione. Mega mi się to podoba. Zarąbiste. Oh yeah! Yes! Zawsze chciałem to mieć. Jak chcecie, możecie wysyłać mi magnesy. Ja zbieram magnesy z różnych miast, więc możecie wysłać Sertowi. Nie, nie. Tak, nie. Wysyłajcie magnesy mi, proszę. Dziomeczki, dostaliśmy takie coś. Już wiem, co to będzie. To będzie nasza tabliczka progowa. Tutaj, na tej tabliczce, w odcinkach, będę pisał wyzwanie dla was. Ile ma być łapek w górę? Mam dla was sztuczkę magiczną, jesteście gotowi? Na tej tablicy napiszę numer od 1 do 10. Jeśli zgadnę wasz numer, co myślicie teraz w głowie, musicie koniecznie zostawić łapkę w górę. Tak się ustawimy? Dobra, gotowi jesteście? Piszę numer, pomyślcie o numerze. Między 1 i 10, bo się zaskoczysz. O! Nie wiem od kogo dostałem, ale dziękuję za świąteczną czapkę. Yeah! Medal za najlepszego youtubera. Prawdziwe złoto. Real gold, motherfuckers. Youtuberka dał mnie. Oddawaj. Kurde, żartujesz. Tego nie było. To dla mnie jest. Youtuberka, tak. Nie, ja jestem youtuberką. Zapraszam na mój blog modowy i fashion. No dobra, jesteś najlepszą youtuberką, mimo że nie nagrywasz nic. Spoko. Od Julii i od Wiki. O! Tadam! I mam takie coś. Załóż to. Jak widzowie mówią, to zrobię. O nie, to mi się nie podoba. Paczka anonima. Bardzo tajemnice, tajemnicze. Coś. Ja uważam, bo się zleci, ha. Przestań! Nie! Najśmieszniejszy odcinek! Wiii! Najśmieszniejszy odcinek! Wiii! O nie. O nie, na dole będzie niespodzianka. Marcin! Czy to był Marcin? Marcin, czy ty wysłałeś mi coś? Dlatego anonimowo. Dlatego anonimo. Marcin, ale mnie sprankowałeś, kolega. Ej, tu jest koperta i pisze data mojej śmierci. Naprawdę, ty. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Jak to się otwiera? O fuck. O nie. Ej, ludzie, bez kitu, nie? Chwila prawdy, data mojej śmierci. Stuart, umrzesz kiedyś. Ale mnie sprankowaliście znowu. Wy po prostu jesteście pranksterzy normalnie. Pranksterzy. Zobaczymy, to będzie ostatnia rzecz z naszych fanartów dzisiejszych. Otworzymy. W środku jest. Super. Super. Mamy prezent dla ciebie, mam nadzieję, że się spodoba. Dajemy ci to, aby nie było małych pingwinek. Przezorny, zawsze zabezpieczony. No! Szczęśliwy chicken, wszystko było fajnie. Dziękuję. I powiem tak, jak mówiłem, w tym odcinku nie pokazywałem ani słodyczy, ani czekolady. No i teraz zobaczycie czemu. No właśnie, więc tyle rzeczy czekoladowych, słodyczowych, to jest po prostu masakra, ja tego nie zjem, więc koniec słodyczy w fanartach. Od dzisiaj już nie będę pokazywać ich, bo mimo, że to jest miły gest i bardzo doceniam to, to nie jest coś, co muszę pokazywać cały czas w odcinkach, bo jak widzicie, tego jest po prostu masa. To było na tyle, tutaj mamy tabliczkę, 20 tysięcy łapek w górę, jeśli dobijecie, będę mega szczęśliwy i życzę wam oczywiście wesołych świąt i za 2-3 dni będzie bardzo ciekawy film, więc serdecznie was zapraszam na to. I no, subskrybujcie na dole i no, trzymajcie się ziomeczki, do zobaczenia. I wysyłajcie, macie w opisie adres, żeby wysłać teraz szalone rzeczy typu nasz kurczaczek albo jakieś inne szalone, wymyślone rzeczy przez was. Na 7 stycznia macie czas, czekam do wtedy. Pa! Aaaa, za mocno!